Wieści z północy kraju, wasza wysokość. Tak? Dowiedziałem się właśnie, że to do nas wróciło. Wezwać Kadens i Shining Armora. Rozkaz. Najdroższa Twilight, wyzywam cię pilnie do Canterlotu. Magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc w krainie marzeń. Razem dzień i noc. Blask magii niech otuli dziś nas. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Gdzie moje pióra? Nie. Kryształowe nie. Królestwo. Nie. Część pierwsza. Kompendium magii, 36 tomów. Gdzie one są? Fiszki! Muszę zrobić fiszki! Spike, chcę, żebyś mnie przepytał. Ze wszystkiego, z całej mojej wiedzy, calutkiej. To wciąż za mało fiszek. Twilight, weź się opanuj! To tylko test! To tylko test? Tylko test! Księżniczka Celestia mnie wzywa do siebie na dywanik, a ty mi się każesz opanować, bo to jest tylko test! Tak? Przyjęła to wcale nie najgorzej, jak na nią. Na pewno nie chcesz, żebym też poszła? Nie. Księżniczka Kadens i Shining Armor już są na miejscu, a inni dołączą wkrótce. Magia Królestwa jest potężna, nie może znowu upaść, siostro. Zadanie jej się powiedzie, a gdy je wykona, będziemy miały pewność, że jest gotowa. Zaufaj mi, siostrzyczko. Wzywałaś mnie? Zrobisz mi test? Przyniosłam pióra i wielki zwój papieru. Och, przepraszam! Mam dla ciebie inny sprawdzian. Chodzi o Kryształowe Królestwo. Kryształowe Królestwo? A niech, to naprawdę się uczyłam, ale nic o tym nie ma w moich książkach. Wiem o tym. Mało kto pamięta o jego istnieniu. Nawet ja wiem o nim niewiele. To, co wiem na pewno, to to, że posiada wielką moc. 1000 lat temu król Sombra, jednorożec o sercu czarnym jak noc, podbił Kryształowe Królestwo. W końcu go pokonano. Utracił władzę i został zesłany na mroźną północ. Jednak zanim odszedł, zdążył rzucić klątwę, w wyniku której królestwo zniknęło. Gdy w królestwie zapanuje nadzieja i miłość, będzie to z korzyścią dla całej Equestrii. Jeśli zwyciężą strach i nienawiść, pomóż mi znaleźć sposób, żeby je uratować. Ja mam ci pomóc ocalić całe królestwo? Jak już mówiłam, to będzie sprawdzian. Jestem pewna, że go zdasz. Od czego zacząć? Dołącz do księżniczki Kadens i Shining Armora. Mój brat tam jest? Owszem. Twoi przyjaciele także tam będą. Jestem przekonana, że ci się uda. A kiedy wrócisz, rozpoczniesz zupełnie nowy, wyższy etap studiów. A jeśli zawiodę? Przestań. Ale jeżeli... Nie zawiedziesz, ale Twilight,
Zapamiętaj, że tylko ty sama możesz pomóc księżniczce Cadence i Shining Armorowi uratować kryształowe królestwo. Zrozumiałaś? Mhm. Więc idź. Czasu jest niewiele. O, Twilight! Ale szybko! Niech zgadnę! Szóstka z plusem? Bez plusa? Piątka? O, Twilight! Czy ty go oblałaś? W naturze mojej walka jest i mogę zdawać każdy test. Znam różnych sztuczek, chyba 100, lecz przerosnąć mnie może to. Lewitacja dla mnie to jest nic. W głowie mnożę całe mnóstwo liczb. Pierwiastek z 546 to 23,366642. Zgadza się? Test przyjaźni zdam jak mało kto, lecz przerosnąć mnie może to. Zdam czy nie, tak boję się, bo kto to wie? Bo kto to wie? Stres w głowie. Na serca dnie, na serca dnie. Było dobrze i było źle. Nic nie złamało dotąd mnie. Nie jestem za to. I nie jest za to. Gotowa na to. Gotowa na to. Na wszystko, lecz nie na to. Właściwie to niby na co. Twilight! Zdałaś test? Będziemy świętować twój sukces z księżniczką Celestią! Nie całkiem. Jedziemy do kryształowego królestwa. Kryształowego? Gadania, że za dużo szalików. Ja nic nie mówię. Ej, zaraz! Nie będę tego sam dźwigał. Twilight! Shining Armor? Twili, dojechałaś! Ruszajmy się. Lepiej nie być na ulicy po zmierzchu. A to dlaczego? Powiedzmy, że królestwo powróciło w towarzystwie. Coś chce się dostać do środka. To pewnie jednorożec, który przeklął to miejsce. Ale księżniczka Celestia wysłała mnie tu, żebym chroniła królestwo. Jeśli Sombra nie może się dostać, to znaczy, że jest bezpieczne. Czy ty o czymś takim mówiłeś? Musimy się ukryć w królestwie, szybko! Już prawie. Wszyscy cali? Tak, jasne. Ojej, Shining Armor, twój róg. Wspaniałe miejsce. Ja po prostu brak mi słów. Skup się, Rarity. Mamy pomóc Twilight, a nie podziwiać widoki. O co tyle hałasu? Zwykłe stare zamczysko, jakich wiele. Zwykłe stare! Czyś ty oszalała? Spójrz tylko na kształty. Wiesz coś.
zeszło, wstawaj z biedronkami. Klaszcz w kopytka i ruszaj biodrkami. Musimy się wybrać na pogaduchy, kiedy już Equestrii nic nie będzie groziło. Co ci jest? Kadens używa swojej magii, by szerzyć miłość i światło. To właśnie one nas chronią. Ale nie sypia. Ledwo co je. Chciałem jej pomóc, ale król Sombra potrafi złamać moje czary. Nic mi nie będzie. Dam sobie radę. Nie da sobie rady. Nie może tak dłużej, a kiedy jej magia się wyczerpie... Widziałaś, co nas czeka na zewnątrz. Po to tu jestem. Jak i my wszystkie. Kadens ze wszystkich sił stara się podtrzymać swój czar, a ja czuwam nad spokojem w naszej arktycznej krainie. Nie mogę pogadać z kryształowymi kucykami. Co ty powiesz? To one istnieją? Proszę, mów dalej. A jestem pewny, że one wiedzą, jak chronić królestwo bez nadużywania magii księżniczki. Zrobię wywiad. Ha? To pewnie część sprawdzianu. Zebrać informacje od kryształowych kucyków i ci je dostarczyć. Uwielbiam takie zadania. Zawsze chciałam to zrobić. Tak, kto by nie chciał. Oj, niech zgadnę. Może Spike? Nie, Fluttershy? Rarity? O nic się nie martw, jestem w tym naprawdę dobra. Jesteś pewna? Ale tak na 100%? Przykro mi. Chciałabym pomóc. Ale nie pamiętam, co się działo, nim król Sombra doszedł do władzy. A z czasów jego rządów nie chcę niczego pamiętać. Pewnie przez klątwę króla kucyki nie są z kryształu. To już naprawdę 1000 lat? Tak. A czuję, jakby to było ledwie wczoraj. Każdy mały szczegół jest dla nas ważny. Dam znać. Co za strata czasu? Może dziewczyny coś zwojują? Sposób ochrony królestwa. Wiesz coś o tym, czy tracę czas? Bardzo żałuję. Nie wiem. No weź! Musisz coś wiedzieć! Niestety nie mam żadnych informacji. Przepraszam. No cześć. Mogę cię spytać? To nic takiego. Widzę, że jesteście zajęci. Zawsze chciałam być szpiegiem. Mam wrażenie, że czegoś brakuje. No wiem. Wygląda tak samo, ale nie jest takie samo. Właśnie, bo nie jest. No nie! Jak na to wpadły? Pewnie zauważyły gogle. O, noktowizor! A kiedy potrząśniesz grzywą, to zalśni całą tęczą kolorów. Pomyślcie, czy nie byłoby mi do twarzy? Taka błyszcząca. Mnie się nie poszczęściło. A mnie też nie. Kucyki mnie poznały. Powtarzam, zostałam rozpoznana. Rozumiem. Wszystko na nic. Te kucyki cierpią na jakąś zbiorową amnezję albo coś. Udało mi się tylko ustalić coś o bibliotece. Naprawdę? To czemu nie mówisz? No właśnie mówię. Ależ to... Nie wiem, jak to wyrazić. Po prostu brak mi słów. Czym mogę służyć? Więc szukamy tu książki. Jest ich tu sporo. To fakt. Zatrzęsienie książek. My szukamy historii. Chcemy ustalić, jak królestwo chroniło się przed niebezpieczeństwem. Tak, oczywiście. Historia. A, tak. A powie nam pani, gdzie ona jest? Ja... Niestety nie pamiętam. Nie wiem, czy ja tu w ogóle pracuję. To my się rozejrzymy. Na pewno ją znajdziemy. Dajcie znać, gdy się uda. Równiach, a?
myśli, że nic z tego nie będzie? Nie, 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 nie. Tak! Historia kryształowego królestwa. Mam nadzieję, że coś tu znajdziemy. O jarmarku. Według księgi zapoczątkowała go pierwsza królowa i stał się tu ważną tradycją. Odbywał się co roku, aby odnowić ducha miłości i jedności, który chronił królestwo przed złem. Możemy to wcielić w życie. Wszystko, co trzeba wiedzieć, jest tutaj. To kapitalny pomysł. Nie ma chwili do stracenia. Chodź, Spike. Czeka nas cała masa roboty. Słabnie ciągle kadens moc i są potrzebne dzielne czyny. Świat ten ocalimy, jeśli razem to zrobimy. Historia naszych stron powie, jak pokonać zło. Z tej kroniki my kucyki wyczytamy to. Jest w niej rycerzy walka, o flady zdania także są. Jest to jagoda wzmianka i mieli małych owiec pełne zoo. To historia naszych stron, to wie, jak pokonać zło. Z tej kroniki my kucyki wyczytamy to. I mieli kryształowy róg, na którym każdy zagrać mógł. Są tu nawet słowa hymnu, dużo treści w jednym dniu. Lecz historia naszych stron powie, jak pokonać zło. Z tej kroniki my, kucyki, wyczytamy to. Coś wspaniałego! Nie dałabym sobie rady bez was. Rzucę okiem, czy wszystko jest w porządku, a potem możemy zaczynać. Co to takiego? Wyczytałam, że serce z kryształu zawsze stało w centrum. Trochę czarów i wycięłam to nowe serce. Dobra robota! Widzę, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Uwaga! Uwaga! Wtopa! Uwaga! Uwaga! Księżniczka Kades i książę Shining Armor zapraszają wszystkie kucyki do wzięcia udziału w jarmarku! Chodźcie, chodźcie! Jest jedzenie i picie. Będą gry i zabawy, a na środku placu kryształowe serce. Dobrze słyszę. Niemożliwe, coś takiego. Kryształowe serce. Widzisz, jaki odlot? Czujesz ducha miłości i jedności? Przegryziesz coś? Co na przykład? Ciasto z jagodami? Czy gotowaną kukurydzę? Zawsze są takie niemrawy? Gdy na to patrzę, czuję, jakby mi wracała pamięć. Zaczynam sobie przypominać. Ja też. Kryształowe serce! Myślisz, że jest prawdziwe? Wiadoma sprawa! Nie może być jarmarku bez kryształowego serca! Oczywiście, że nie. Jarmark urządzano po to, by dodać kucykom animuszu. By ich energia zasiliła kryształ, który chroni nasze królestwo. A ja pracuję w bibliotece. O co chodzi z tym zasilaniem serca? Nie wiem, jak je znaleźliście. Król Sombra je przed nami ukrył i zaginęło bez śladu. Oby nadal było takie potężne jak kiedyś. Co tak pachnie? Co ty? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Nie miałam o tym pojęcia. W księdze nie ma słowa o zasilaniu serca przez kucyki. Brakuje jednej kartki. Jak mogłam nie zauważyć? Nie martw się, Twilight. Twili!
Koniec części pierwszej. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gabrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski i Janusz Onofrowicz.